Edukacyjna oferta Rybnika poszerzyła się o studia na kierunkach medycznych. Akademia Śląska z Katowic otworzyła tam swoją filię, inaugurując tym samym pierwszy rok pielęgniarstwa. To właśnie ten kierunek, uruchomiony na uczelni stosunkowo niedawno, cieszy się dużą popularnością. Fatima Orlińska. W nowej filii Akademii Śląskiej, która dziś oficjalnie przywitała swoich pierwszych studentów, naukę na kierunku pielęgniarskim rozpoczęło ponad 130 osób. To wynika z dużego zapotrzebowania na ten zawód. To jest taki zawód, że kończy się studia, praktycznie od razu idzie się do zakładu pracy, a niejednokrotnie nasze studentki czy studenci otrzymują propozycje pracy już w trakcie studiów. Studia pielęgniarskie to 6 semestrów na poziomie licencjackim oraz 4 semestry magisterki. Nauka na pielęgniarstwie opiera się w dużej mierze na zajęciach praktycznych. Akademia Śląska, prowadząc kierunki medyczne w kilku miastach województwa śląskiego, podejmuje współpracę z wieloma dużymi podmiotami medycznymi. To nie tylko Rybnik. My rozglądamy się w wielu innych lokalizacjach. Natomiast tutaj władze miasta były bardzo życzliwe dla tego pomysłu, kiedy się zrodził. No i właściwie po roku pertraktacji udało się uruchomić pielęgniarstwo, ale nie jest to nasze ostatnie słowo. Na pewno będziemy tutaj ten wydział rozwijali. Władzom Rybnika zależy, żeby wykształceni w mieście pielęgniarki i pielęgniarze zostali tu i pracowali na miejscu. To, na czym nam najbardziej zależy, no to docelowo przede wszystkim miejsca do pracy. A w Rybniku przecież mamy dwa duże szpitale, do tego dochodzi nam subregion zachodni, w związku z tym pewność zatrudnienia stuprocentowa. Już dziś władze uczelni zapowiedziały, że kolejnym krokiem będzie utworzenie kierunku fizjoterapii. Nowa filia Akademii Śląskiej powstała w rybnickim kampusie, tuż obok innych jednostek dydaktycznych.